miasta na 3,5 miliona złotych, 7%, to kalkuluje Pan to zadłużenie w stosunku do tego budżetu skorygowanego, do kredyty konieczne do budowy Domu Kultury i wysypiska. Tymczasem na stronie miasta, ze strony miasta z uchwał tam opublikowanych i z prognoz wynika, że miasto jest zadłużone na 12,5 miliona, to znaczy na 1/3 tego budżetu pierwotnego. Być może mówiąc o 3,5 milionach zadłużenia, ma Pan na myśli łączną sumę spłat, którą w tym roku miasto ponosi. Może tak sobie to trzeba wytłumaczyć. I druga sprawa to sprostowanie. Wspominał Pan o tym tytule, Sierp stolicą kulturalną Mazowsza. Faktycznie Sierp jako miasto sprawdził się jako ta stolica, ale to nie sejmik, tylko zarząd województwa wybrał Sierp na stolicę na wniosek powiatu. To powiat był wnioskodawcą, wygrał ten konkurs powiat, dlatego żeby miasto się mogło popisać przed całym Mazowszem swoimi możliwościami. I Pańskie wystąpienie jest bardzo cenne i myślę, że wielu z nas chciałoby mieć je, no przynajmniej w wersji elektronicznej, bo jeśli mamy poważnie traktować swoją pracę, to trzeba by się odnosić do punktu wyjścia, które ten Pański raport opisuje. Na pewno istnieje w wersji elektronicznej, nie mówię, że każdy by chciał mieć wersję papierową, może nie. Ja bym chciał. Także proszę o udostępnienie. Nie ma wersji elektronicznej? Nie ma problemu. Informacji, które udzielił, przedstawił Pan Burmistrz, to jest oficjalne zadłużenie miasta na dzień 31 października 2010 roku. Wszystkie uchwały są wprowadzone na BIP-ie i w ostatniej uchwale została, jak Państwo przegłosowaliście, ci radni, którzy oczywiście z poprzedniej kadencji, zdjęcie ostatniej, która miała być zaciągnięta pożyczka na Dom Kultury, której po prostu nie skonsumowaliśmy byśmy jej w tym roku, dlatego że roboty zostały przesunięte na następny rok. Stan zadłużenia miasta wynosi, tak jak przekazałam Panu Burmistrzowi, są to informacje takie, jak przedstawił. Także tak się przedstawia. Czy Pan się nie posługuje przypadkiem danymi z kosztorysu, czy po przetargu ta kwota nie została zmniejszona? No to Pan mówi po prostu, troszeczkę prawda, w błąd prowadza radny, bo to kosztuje mniej. Ja powiedziałem, że pozyskaliśmy 19 milionów, że całość zadania miało być 19 milionów i pozyskaliśmy 11 milionów złotych. Kwestia przetargu i późniejszej realizacji to jest całkiem inna rzecz. No pewnie, że inna, bo rozliczenie inwestycji będzie po zakończeniu inwestycji. Chciałem jeszcze uzupełnić o sprawę Stolicy Kulturalnej Mazowsza. Miasto jako miasto nie mogło uczestniczyć w prezentacji miasta, jeżeli chodzi o kulturalną Stolicę Mazowsza. Mógł to zrobić tylko powiat, ale powiat posługiwał się tylko i wyłącznie w większości, zdecydowanej większości materiałami złożonymi przez miasto. Nie mówiłem, że nie. Dobrze, dziękuję bardzo. Kolega radny Wiesław Wojciech Czarek. Wszystko będzie dobrze. Panie Przewodniczący, ja mam taką uwagę na przyszłość, abyśmy materiały do porządku dziennego obrad dostawali kompletne. Uważam, że raport Pana Burmistrza o stanie miasta powinniśmy dostać w materiałach przed sesją. Dzisiaj moglibyśmy się głębiej do niego odnieść. Ja podziwiam Pana Domowskiego, że ma taką fenomenalną wiedzę, natomiast jestem przekonany, że zdecydowana większość radnych, ja również, z tego niewiele żeśmy zdążyli zapamiętać i nie jesteśmy się w stanie dzisiaj do tego odnieść. Także prośba na przyszłość, abyśmy takie materiały w komplecie przed sesją dostawali i również uważam za cenną uwagę, żeby nawet w tej wersji elektronicznej maksimum informacji radnym przekazywać, będziemy bardziej intensywniej włączać się w pracę Rady z pożytkiem dla radnych całego miasta. Dziękuję uprzejmie. Każdy z nas ma pocztę elektroniczną i chyba nie ma problemu, żeby Biuro Rady przesłało nam plik
na naszą pocztę, każdy z nas by miał ten raport w wersji elektronicznej. Każdy z radnych ma swój adres urzędu miasta po zmianie, także to jest na sprawa techniczna, bo adresy radnych. Jeśli Państwo ciężko gratulujecie, to proszę o oklaski. Dobrze, panowie. Nie panuje. Dziękuję bardzo.